Polscy biskupi rozmawiali z papieżem o kościele po pandemii i o osobach skrzywdzonych w Watykan. Polscy biskupi rozmawiali z papieżem Franciszkiem o nadużyciach seksualnych. Polscy biskupi rozmawiali w czwartek z papieżem Franciszkiem i w instytucjach Watykanu o sytuacji Kościoła po pandemii, trosce o osoby skrzywdzone, czyli o ofiarach pedofilii, o ochronie dzieci i młodzieży oraz o problemie migracji i sekularyzacji społeczeństw. Audiencja u papieża dla trzeciej grupy biskupów składających wizytę atlimina apostolorum, czyli do progów apostolskich, trwała dwie godziny i według ich relacji dotyczyła bardzo wielu kwestii. Główne tematy poruszone podczas dwugodzinnej rozmowy z Franciszkiem wymienili na briefingu prymas polski arcybiskup Wojciech Polak i metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Problem nadużyć seksualnych Odnosząc się do problemu nadużyć seksualnych, arcybiskup Polak powiedział: Podkreślaliśmy, że sprawa jest tak poważna, że wymaga naszego pełnego zaangażowania. Prymas dodał, że podczas wizyty w Kongregacji Nauki Wiary biskupi podziękowali za otrzymaną od niej pomoc w kwestii podejścia w takich przypadkach, w tym szkolenia online. Jego zdaniem ważne jest, by biskupi mieli wokół siebie osoby kompetentne, które będą im pomagać. Zaznaczył, że osoby skrzywdzone bardzo oczekują, by wszelkie komunikaty w tych sprawach były precyzyjne i jednoznaczne, także ze strony stolicy Apostolskiej. Wiemy, jak osoby dotknięte tym poważnym przestępstwem są wrażliwe na poczucie sprawiedliwości i na to, by właściwie komunikować tę rzeczywistość, dodał. Tego też się jako Kościół w Polsce uczymy, zapewnił arcybiskup Polak. Sytuacja na granicy. Kardynał Nycz, dla którego jest to już szósta wizyta Adlimina w ciągu 34 lat i, jak dodał, na pewno ostatnia, zwrócił uwagę na dużą, jego zdaniem, orientację przedstawicieli Watykanu w sytuacji Kościoła w Polsce i w ogóle w kraju. Zapytane, co papież powiedział o sytuacji na granicy z Białorusią, odparł, że głos Franciszka na temat migracji jest znany, zwłaszcza znany także w Polsce. Ja go nazwałem w czasie spotkania w Kongregacji Integralnego Rozwoju Człowieka ostatnim głosem wołającego na puszczy powiedział. Wiemy, co papież mówi, ale jest pytanie jakie jest przełożenie tego głosu w chrześcijanach dodał. Jak wskazał, trzeba uświadomić sobie, że granica wschodnia Polski jest też granicą Unii Europejskiej i że rozgrywa się tam bieżąca wielka polityka. Każdy rozumie potrzebę bezpieczeństwa granicy i jej szczelności, zwłaszcza, że jest granicą Unii, ale równocześnie problem główny polega na tym, żeby nie zamykać drogi do tego, żeby między wymiarem granicznym i politycznym możliwa była też pomoc humanitarna i charytatywna, oświadczył kardynał Nycz relacjonując rozmowy w Watykanie. Przypomniał, że taki jest też głos polskich biskupów mówił, że zadaniem polityków jest to, by to w praktyce osiągnąć, żeby lekarz czy przedstawiciel Caritas w sytuacji stanu wyjątkowego miał dostęp do potrzebujących. Problem sekularyzacji i obecność w mediach. Kardynał Nycz relacjonował, że tematem rozmowy z papieżem był też problem sekularyzacji w Polsce. Ojciec Święty potwierdził, że jest to problem światowy. Dodał metropolita Warszawy jego zdaniem należy szukać nowego kształtu obecności religii i w szkole. Metropolita Częstochowski arcybiskup Wacław Depo podkreślił, że w Polsce Kościół jest dość mocno reprezentowany. Zwrócił uwagę na radiowe i telewizyjne transmisje, i mszy, zauważając, że podczas pandemii znów poczuliśmy się zjednoczeni za sprawą przekazów w mediach. Arcybiskup Depo mówił też o zagrożeniach ze strony medialnej. Niebezpieczeństwa, ocenił, pojawiają się i wtedy, kiedy słyszymy wypowiedzi osób duchownych, które potem bulwersują ludzi i pytań związanych z odpowiedzialnością za słowo jest bardzo wiele. Przypomniał, że jest dokument episkopatu regulujący normy wypowiadania się osób duchownych i konsekrowanych w mediach. Duchowość Kościoła Wschodniego. Obecny na briefingu biskup grecko-katolicki Włodzimierz Juszczak mówił, że Franciszek położył nacisk na duchowość kościoła wschodniego, co jest jego osobistym doświadczeniem, bo jako nastolatek w Argentynie służył domszy w tym obrządku. Arcybiskup Eugeniusz Popowicz, grecko-katolicki metropolita przemysko-warszawski, mówił o pomocy duszpasterskiej dla Ukraińców pracujących w Polsce. Ujawnił, że duchowni tego obrządku od sześciu lat zabiegają o utworzenie świątyni dla Ukraińców w rejonie Warszawy, gdzie mieszka ich około 200 tysięcy. Stukamy do wszystkich drzwi urzędów w Warszawie, prosząc o działeczkę niewielką na budowę świątyni, ale spotykamy się z brakiem odpowiedzi, powiedział arcybiskup Popowicz.